Camp to amerykański ośrodek wypoczynkowy, przypominający nieco nasze kolonie. Amerykańskie kampy są ogromne i oferują swoim uczestnikom wachlarz interesujących aktywności. Wyjazdy na wakacyjne kampy są silnie wpisane w amerykańską kulturę i życie typowej rodziny i często jeżdżą na nie całe pokolenia. Historia wielu kampów sięga aż 100 lat, dzięki czemu mamy szansę poznać ciekawe tradycje i zobaczyć amerykańską kulturę zupełnie z innej strony. W Stanach funkcjonuje kilka tysięcy kampów, z czego większość z nich znajduje się we wschodnich Stanach, takich jak na przykład Maine, New Jersey czy Nowy Jork. Jednak zdarza się również, że pracę możecie otrzymać na jednym z kampów w Wisconsin czy w Kalifornii. Każdy kamp w USA ma swój unikatowy klimat i motyw przewodni. Istnieje kilka typów kampów, na przykład All Girls Camp albo All Boys Camp, czyli kampy, na których są tylko dziewczynki lub tylko chłopcy. Znajdziemy tam również kampy koedukacyjne oraz ośrodki wypoczynkowe dla osób z niepełnosprawnościami lub dzieci z biedniejszych rodzin. Dodatkowo w Stanach istnieją kampy religijne, na przykład chrześcijańskie, żydowskie lub protestanckie. Jednak niezależnie od typu kampu, wszystkie zapewniają uczestnikom moc atrakcji i zabawy. Na kampie dzieci, jak i pracownicy mogą korzystać z różnych aktywności sportowych i rekreacyjnych. Lista aktywności jest naprawdę długa i w zależności od kampu mogą to być na przykład aktywności takie jak tenis, jeździectwo, sporty wodne takie jak na przykład kajaki, żeglarstwo, pływanie, narty wodne, trampoliny, park linowy, zajęcia teatralne i taneczne, arts and crafts, czyli na przykład malarstwo, rzeźbiarstwo czy tworzenie biżuterii oraz wiele, wiele innych. Kampy w Stanach różnią się nie tylko typem czy rodzajem aktywności, jakie oferują, ale również wielkością. Wyjeżdżając na program, możemy otrzymać pracę na kampie, gdzie będzie 1000 kamperów lub na takim, gdzie będzie ich tylko 150. Dodatkowo, oprócz dzieci, do tej liczby należy doliczyć wszystkich pracowników kampu. Na każdym kampie przypada średnio jeden wychowawca na dwójkę lub piątkę dzieci. Wyjeżdżając na wakacje z Camp America, możecie dostać pracę jako counselor, camp power albo special needs counselor. Counselor to odpowiednik naszego wychowawcy kolonijnego, czyli osoby, która na co dzień pracuje z dziećmi, zapewnia im zabawę i przede wszystkim dba o ich bezpieczeństwo. Jeśli chcesz pracować na kampie jako counselor, możesz uczyć dzieci jazdy konnej, pływania, wspinaczki, szermierki, tenisa i wielu innych. Camp Power pracuje przeważnie w kampowej kuchni, pralni lub pomaga utrzymać teren kampu w czystości i porządku. Special Needs Counselor robi dokładnie to samo co counselor, ale pracuje na kampie dla osób niepełnosprawnych, co wiąże się z dodatkowymi zadaniami odpowiadającymi charakterowi tego ośrodka. Uczestnicy naszego programu pracują na jednych z amerykańskich kampów przez minimum 9 tygodni. Po zakończonej pracy przychodzi oczywiście czas na podróże. Do wykorzystania macie aż 30 dni na zwiedzenie tego, o czym zawsze marzyliście. Ale przez 2 miesiące jesteśmy w Camp Bubble i to właśnie kampowe życie staje się naszą rzeczywistością. Dyrektorzy kampów są bardzo otwarci na zatrudnianie ludzi z różnych krajów. W rezultacie my Polacy, jak i ludzie z całego świata możemy spotkać się w tym wyjątkowym miejscu i tworzyć wspaniały kamp dla dzieci. Praca w międzynarodowym środowisku to zdecydowanie jedna z najlepszych zalet tego programu. Dzięki temu poznajemy nie tylko kulturę amerykańską, ale również wielu innych krajów. Na przykład Wielkiej Brytanii, Australii, Nowej Zelandii, Niemiec, Włoch czy Meksyku. Mam nadzieję, że to wideo przybliżyło Wam nieco koncept kampu i że teraz wiecie już na pewno, że chcecie spędzić kolejne wakacje na jednym z takich ośrodków. Jeśli macie jakieś pytania na temat kampu, śmiało piszcie w komentarzach i nie zapomnijcie subskrybować tego kanału.